Cześć kochani. Matko, nawet nie wiecie, ile razy ja już nagrywam ten filmik. Ale bardzo bym chciała. Chciałabym bardzo, przynajmniej raz w miesiącu, jeżeli oczywiście mi się to uda, nagrać taki filmik, w którym będę gdzieś tak podsumowywała to, co zrobiłam w miesiącu poprzednim. Bardzo bym chciała oczywiście też na bieżąco kręcić różnego rodzaju sytuacje. Takie jak na przykład nowy projekt, czy nowa wełna w paczce. Mam nadzieję, że to się uda. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o tym, co zrobiłam w styczniu 2023. A był to miesiąc czapek. Wzór, który bardzo mi się spodobał, to wzór od Petit Knight Weekend Hue. Czapka, która ma podwójny rant, taki tutaj dookoła głowy, co sprawia, że no, z zasady już powinna być o wiele cieplejsza niż standardowa, a na tym bardzo mi zależało, nie tylko jako dla siebie na czapkę, ale też przede wszystkim dla dzieci. Zrobiłam jedną dla siebie i po jednej dla Kosma i Gai. No tutaj z tą czapką miałam jedynie taki problem, że jakby nie do końca, no wyszła mi tak, jak w oryginale. Chodzi tutaj o ten moment między właśnie rantem, a tym czubeczkiem, o jego jakby tutaj długość, nie wiem jak to profesjonalnie się nazywa. W każdym bądź razie albo wychodziło mi to za krótkie, tak w przypadku zrobiłam właśnie Kosma, albo za długie, tak mi akurat wyszło w przypadku Gai. No oczywiście dzieci są bardzo zadowolone z tych czapek, co mnie bardzo cieszy, noszą je bardzo chętnie. Widać, że no, są po prostu dla nich jakby komfortowe. Ale mam takie, jedyne co jakby mi się nie podoba do końca, to to, jak właśnie ona się tutaj na górze układa. Ja bym wolała, żeby miała taki czubeczek jednak większy, no tak jak w oryginale po prostu. A gdy zrobiłam identycznie jak we wzorze, w przypadku właśnie siebie i Kosma, to niestety tego efektu nie ma. Ona jest taka zaokrąglona, jakby jest tutaj za krótka. No chyba, że no my mamy jakieś głowy dziwne, ja nie wiem. Może jednak nie to. Próbka wydawała się być ok. No ale jakoś to tak nie wyszło. No oczywiście dzieci mimo wszystko są zadowolone. Ja to mówię tylko tak a propos, po prostu jakieś takie ciekawostki, że może warto na to zwrócić uwagę, kiedy będziecie robić. No ciekawa jestem, czy też właśnie robiliście tą czapkę. Może też macie jakieś takie właśnie przemyślenia. Ja mam nadzieję, że uda mi się zrobić tą czapkę w oryginalnej wełnie z przepisu. Zamówiłam wszystkie jakby rodzaje tych wełen, które używa właśnie Mette z Petit Knight do swoich wyrobów, czyli właśnie firmę Sadness Garn. Ja nigdy z tej firmy nie robiłam, nie widziałam też jej tutaj u nas gdzieś w pobliskich sklepach. Bardzo jestem ciekawa. No, ma być paczka dzisiaj. Już się nie mogę doczekać. Uwielbiam dostawać te paczki. Ciekawa jestem przede wszystkim, czy będzie dobrze się zachowywała w praniu, jak będzie znosiła użytkowanie, czy będzie wytrzymała, bo myślę, że to, czy tam będzie miła i te kolory, no na pewno spełni moje oczekiwania pod tym względem. Także mam nadzieję, że zrobię oryginalnie i zobaczymy, jak mi wyjdzie właśnie z tym czubeczkiem, czy ja coś faktycznie robię źle, czy coś. No chociaż tak wiecie, no ona zawsze podaje jednak te wymiary na długość, zawsze podaje w centymetrach, nie w rzędach. Więc ja ilość centymetrów zrobiłam tyle, ile było właśnie we wzorze. No a mimo to gdzieś tam ta czapka nie zachowała jakby tych swoich proporcji, tego swojego wyglądu. Dlaczego? Trudno to powiedzieć. No zobaczymy. Mam nadzieję, że uda mi się na to pytanie odpowiedzieć, kiedy właśnie zrobię w oryginale. I wtedy będę widziała może jakąś tą różnicę. Tak więc czapki zrobiłam 3. Co jeszcze zrobiłam w styczniu? W styczniu wykonałam też sweter Novice Aleta Chunky Edition. Jest to sweter, który naprawdę już, Boże, no półtora roku jak ja mam ten wzór, ale nie mogłam po prostu dopasować do tego wełny. No oczywiście nie szukałam tych oryginałów, gdyż są trudno dostępne tutaj wokół mnie. No i też nie ukrywam, są drogie, więc
też bardzo chciałam wykorzystać własne zasoby, a jak wiecie, jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, mam ich sporo i chciałam po prostu wykorzystać własne zapasy. Najpierw myślałam, że zrobię ją ten, znaczy, Boże, ten kardigan, najpierw myślałam, że zrobię z włóczki łyż. Bardzo mi pasowała i wydawała mi się próbka odpowiednia, ale potem się jednak okazało, że jednak nie. I jednak nie, całkowicie nie pasuje i prułam, i odkładałam, kombinowałam, aż w końcu sprułam swój stary sweter z Melody, też właśnie z Dropsa, i wynalazłam Karizmę w tym samym kolorze, także z Dropsa, i je połączyłam i się okazało, że dla mnie super bomba. Sweter wyszedł naprawdę taki fajny, gruby, ciepły, ale w miarę lekki, z takim właśnie efektem chunky. Jednak mam wrażenie, że może to komuś przeszkadzać, że on jednak właśnie wyszedł taki z połączenia oczywiście tych dwóch wełen, taki właśnie może trochę taki pogrubiający. Nie wyszedł taki smukły, wiecie co? On wyszedł jak taki mini żakiecik, ale mi to odpowiada. Mi to bardzo odpowiada, to, że właśnie jest taki klasyczny i tak naprawdę się okazało, że odkąd go tylko wyprałam, zblokowałam, no to jak go założyłam, to go ściągnąć nie mogłam. Nie ma dnia, żebym go nie nosiła. Naprawdę. Taka rzecz po prostu uniwersalna zawsze do wszystkiego. Także jestem bardzo zadowolona. Bardzo chciałabym jeszcze powtórzyć ten wzór, znaczy ten fason swetra, właśnie w jakimś troszeczkę może innym zestawieniu wełny, no zobaczymy. Wiecie, ja mam, naprawdę ja mam tak wielką listę swetrów, które ja chciałabym zrobić i ja je zrobię, ale czasu jest niewiele. No a jak może wiecie, postanowiłam spróbować własnych sił i zaprojektować własny sweter. No jaka jest historia z tym swetrem moim? Sweter Dana, tak go nazwałam na cześć mojej babci, jest właśnie zainspirowany jej twórczością. Otóż moja babcia Danka wiele, wiele lat temu zrobiła dla mnie właśnie podobny sweter. No, uwielbiałam go strasznie. Nosiłam go wiele, wiele lat. Ale niestety no, wełna, z której został zrobiony, nie była najlepszej jakości. Ale to też no, wina czasów, w jakich gdzieś tam moje dzieciństwo upłynęło i dojrzewanie. Że te wełny nie wszystkie były zawsze dobrej jakości. Ale używałam go mimo wszystko. Mam go do dziś. Mimo, że naprawdę już dzisiaj się nie nadaje, żeby nawet go wam pokazać w kamerze. Tak strasznie wygląda. Jest tak wyciągnięty, tak po prostu skulkowany. Ale jest. Jest, bo to jest dla mnie wyjątkowa pamiątka. I odkąd babci już nie ma, wszystkie rzeczy, które dla mnie zrobiła, no mają zupełnie inne znaczenie, tak? Inny wymiar. Ale właśnie, przez to, że tak uwielbiałam ten fason swetra, postanowiłam na podstawie właśnie tego mojego swetra od niej zrobić własną wersję. Chciałam wykorzystać wszystkie nowe techniki, jakich się nauczyłam przez ten ostatni rok, a naprawdę nauczyłam się bardzo dużo, bo wcześniej, owszem, ja swoje podstawy opanowałam już tak naprawdę w wieku 7-8 lat, i gdzieś tam wiele rzeczy udało mi się przez lata zrobić. Uważałam, że jestem osobą potrafiącą robić na drutach, ale odkąd wzięłam się za to na poważnie, odkąd zaczęłam robić swetry właśnie od Petit Knight i nauczyłam się tych innych sposobów i przerabiania oczek i innego łączenia przede wszystkim elementów swetra, czyli robienia wszystkiego z jednego jakby kawałka albo dokładania, a nie zszywania, bo zszywania nie cierpię, naprawdę. To jest jedna z rzeczy, których nie lubię. Uważam, że to trzeba naprawdę bardzo umiejętnie zrobić, żeby ten sweter dobrze wyglądał, co jest po prostu bardzo trudne. No w każdym bądź razie postanowiłam właśnie ten sweter od babci przerobić w oparciu o te wszystkie nowe techniki, tworząc jakby na nowo jego strukturę, cały wzór i tak dalej. No nie jest to łatwe. Tworzenie wzorów samemu, zwłaszcza takich bardziej skomplikowanych, bo jak się okazało, nie jest to wzór dla osób początkujących i mało doświadczonych. No jest to naprawdę dużo pracy. Po drodze się popełnia dużo błędów. No i zabrało mi to o wiele, wiele więcej czasu niż sądziłam. Zwłaszcza, że ja jestem osobą, która naprawdę lubi robić kilka rzeczy naraz. Mi to po prostu sprawia przyjemność, że ja robię kilka robótek jednocześnie.
Oczywiście cudownie jest zaczynać i kończyć, i ja to robię, tak? Ale no, w dłuższym czasie, ale więcej rzeczy się dzieje u mnie na drutach jednocześnie, bo tak mi to po prostu bardziej odpowiada. Myślałam, że się wyrobię do tego stycznia i że już w styczniu będę mogła opublikować swój efekt, no ale niestety nie. Przyznaję, że po drodze strasznie sabotowałam własne działania. I co chwilę po prostu gdzieś tam poddawałam się i myślałam, że nie przebrnę dalej. No ale się nie poddaję. Mam nadzieję, ja go skończę. Ja go skończę. Mam nadzieję, że po prostu uda mi się to teraz w tym miesiącu, czyli w lutym. Wybrałam, jeśli chodzi o wełnę, to wybrałam Nepal w połączeniu z Kid Silkiem. Jest to dla mnie opcja jakby najbardziej taka i cenowo, ale przede wszystkim jakościowo bardzo dobra. Ja bardzo lubię swetry z moherem, lubię ten włos, bardzo mi się to podoba, ale wiecie co, też odkryłam, że dodawanie Kid Silka, tego dodatku właśnie moheru z jedwabiem, powoduje, że swetry nie mechacą się tak szybko, ta wełna lepiej po prostu się układa. No i mam wiele swetrów, które już zrobiłam właśnie w połączeniu wełny z tą drugą nitką Kid Silka i naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego efektu. A tak dla przykładu mogę powiedzieć, że Karizma, świetna wełna, naprawdę świetna wełna, w dobrej cenie, dobra jakość, fajne kolory, ale jednak swetry z niej strasznie się pielęgnują i takie się robią, jakieś takie troszeczkę... No takie wyciągnięte. Ja niczego tak bardzo nie cierpię, jak wyciągniętej dzianiny. I dodanie właśnie tego Kid Silka sprawia, że ona jest bardziej taka zwarta. No i przede wszystkim nie peelinguje się. Dłużej trzyma właśnie swoją fason, jakość. Rozwiązanie idealne, choć oczywiście dla portfela już nie tak bardzo. Ale naprawdę, ja już się po prostu o tym przekonałam, że jeżeli decyduję się na zrobienie swetra, no to ilość czasu, jaką ja poświęcam, żeby go zrobić, no po prostu plus to, ile ja czasu będę go nosić, to nie jest rzecz, którą ja po prostu przecież wyrzucę po roku czy po sezonie użytkowania. Nie, nie, nie. To dla mnie to są swetry na zawsze, póki się coś faktycznie nie wydarzy strasznego. Więc warto zainwestować w tą wełnę i zawsze się staram po prostu... kupić najlepszą wełnę, na jaką w danym momencie mi po prostu stać. Więc zainwestowałam właśnie w Nepal i Kid Silk. Nepal to jest naprawdę bardzo dobrej jakości, świetna włóczka i już jestem zadowolona z tego wyboru. Jak widzę, jak te oczka przerabiam, jak ona... No, świetnie. Świetnie się przerabia ta wełna, naprawdę. Zobaczymy, jak będzie po praniu. Zobaczymy, jak dalej w użytkowaniu. Ale jestem dobrej myśli. Etap, na którym jestem, to tak naprawdę kołnierz. Kołnierz, który wymyśliłam z podwójnej dzianiny, będzie zakończony i-cordem. Oh my god! Co ja się z tym kołnierzem mam? Brnę dalej, nie wiem czy dobrze, ale mam takie przeczucie, że gdzieś babcia mnie w myślach prowadzi. Mam nadzieję, że nie będę musiała znowu tego próć i po prostu uda się osiągnąć taki efekt, o jakim marzę. Sweter jest naprawdę klasyczny, ale bardzo tak naprawdę no w sumie skomplikowany. Tylko to są takie, wiecie, niuanse, które na pierwszy rzut oka ich się nie widzi. Ale dużo jest takich, wiecie, smaczków i gdzieś tam trzeba naprawdę już mieć za sobą jakieś tego rodzaju robótki, żeby podołać. Ja oczywiście spiszę ten wzór i opublikuję. Jeżeli będziecie miały ochotę go wykonać, no bardzo się ucieszę oczywiście. No nie ma chyba nic przyjemniejszego, prawda, dla dziewiarki. No mam nadzieję, że będzie się Wam podobać. No i też mam nadzieję, że ja go niedługo sama będę nosić. No ale tak na pewno będzie. W międzyczasie robię dużo rzeczy, ale może nie będę już się rozgadywała w tym filmiku o tym.
Postaram się nakręcić kolejne filmiki właśnie o tym, czym się będę zajmowała, a także właśnie o tej nowej paczce z Sadness Garn. Udało mi się upolować tą książeczkę z ich nowymi wzorami, bo ojeju, przynajmniej 3 swetry na 100% ja je muszę zrobić. Ja je muszę po prostu zrobić, tak bardzo mi się podobają. No tutaj dla na nieszczęście marki Sadness Garn nie będę ich wykonywała z tych ich proponowanych włóczek, ponieważ naprawdę mam tak dużo własnej wełny uzbieranej przez te lata, odkąd tu przyjechaliśmy do Niemiec, gdzieś tam kupowanych, wiecie, w przypływie emocji, ale też i na promocjach, wyprzedażach. No chciałabym po prostu wykorzystać te zapasy. Tak też myślę, że ten rok chciałabym uczynić właśnie takim rokiem porządkowania tego. Jakby mam takie uczucie, że już się tak nasyciłam tymi zakupami, tymi wełnami. Gdzieś tam smak mi idzie na coś jeszcze lepszego niż do tej pory. Już tam mam bardziej taki, wiecie, wysublimowany ten gust. Już coraz więcej wiem, czego chcę. Tak chciałam spróbować wszystkiego i nadal lubię testować i próbować nowe rzeczy. I każda wełna naprawdę jest dla mnie ciekawa. Ale chciałabym w tym roku jak najwięcej zrobić właśnie z tych zapasów, które mam. Uff, a się nagadałam. O Boziu. Teraz czas się pożegnać. Ojeju, nie wiem jak mi to będzie szło dalej, ale... No dobrze. Dziękuję, że poświęciliście czas, żeby mnie posłuchać i zobaczyć. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, śmiało pytajcie. Jeżeli chcecie coś powiedzieć, śmiało mówcie. Postaram się jak najbardziej odpowiedzieć. Mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Cześć.